Od 2 miesięcy w szkołach podstawowych w gminie Działdowo organizowane są zajęcia logopedyczne. Co ważne dla rodziców, dzieci mogą na nie uczęszczać nieodpłatnie. W związku z tym, że coraz większe problemy mają dzieci z wymową, z przygotowaniem się do zajęć szkolnych, a to związane właśnie jest z problemami wymowy, może zbyt małą pracą również i w domach, w szkołach nie jest w stanie wszystkiego zabezpieczyć i wszystkiego przygotować, jest to zbyt krótki czas. Stwierdziliśmy, że jest potrzeba pracy z dziećmi przez fachowców, a mianowicie przez logopedów. Dlatego do każdej szkoły podstawowej wprowadziliśmy od września godziny logopedii i dzieci będą mogły korzystać, dzieci, rodzice będą mogli korzystać z pomocy tych fachowców. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu gminy, jednak jak twierdzi wójt, inwestycja w dzieci w młodości z pewnością zwróci się za kilka lat.